No, także poznałem dziewczyny z tą szyszką i teraz namówiłem je do akcji, że będą też poznawać, także już trzymają tą szyszkę. I teraz wybierają sobie osobę. O! Większa pewność. Większa pewność, jak wiesz, zajdź drogę bardziej, tak żeby ktoś widział, że jesteś. No, uczymy się. Bo tutaj no jest ta mentalność taka, że my właśnie po tym COVID-zie ogólnie w szkole nie zostaliśmy nauczeni tak bardziej swobodnie się poznawać. Dlatego jak się takie warsztaty zrobi, to tak jak teraz o się w praktyce, doświadczanie. Miłego. O, fajnie. I przekaż dalej szyszkę, jak możesz. No i super, bardzo fajnie. Także akcja się dzieje. I powiedz mi tak na bieżąco, jak emocje, jak odczucia, wiesz, no. O, wow, to było zmieniające moje życie, doświadczenie, naprawdę, to powiem. Widząc moją przyjaciółkę od tylu lat po prostu w takiej sytuacji, aha, to było no coś niesamowitego. No widać, że są emocje, jest pozytywnie właśnie, w ogóle poznawanie nowych osób, właśnie też takie niekonwencjonalne akcje, no to endorfinki powodują i od razu człowiek... Nigdy nie czułam się szczęśliwsza. Tak, i to jest... Nie, to było bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. No, także jest dobrze i ten, zapraszamy do takiej akcji, nie tylko na festiwalu LAS, ale też na innych festiwalach. I żeby stworzyć taką właśnie takie strefy poznawania i taką modę na poznawanie, bo to jest naprawdę fajne. Poznajemy równoległe wszechświaty i możemy cieszyć się tym. No, w innej wersji, w innym opakowaniach, w innych świadomościach. Dobra. A to jest w celach prywatnych, biznesowych, czy w to jest tak z idei, to jest tak z serducha i ducha. Mm-hmm.